Nie, to jest ze średniowiecza. No jak ze średniowiecza? No normalne. Ale skąd to jest? Beton wymyślony był w średniowieczu na cześć Betoni, córki faceta, który wynalazł beton. A teraz skąd ty to wiesz? Kto ci to powiedział? Zmarłeś w lesie i te efekty są. Dzień dobry, drodzy moi, to znowu my. Dzień dobry. I nie o betonie będzie. Będzie o betonie, a właśnie, że będzie. A to nie jest zdecydowanie z epoki. Jest. Ach, tu mówisz o tym korytarzu, że w sensie... Ale to też jest z tego samego czasu. Dobra, to może zróbmy wprowadzenie. W tych pięknych okolicznościach przyrody... A po co ten mur jest? Bo teraz zazwyczaj mury to zamykają jakieś obiekty, no. A obiekt, który tutaj ten teren, na którym na tym terenie najważniejszy, to jest tam u góry. Ale nie wiem, czy tam wyjdziemy. Ale to za chwilę. Ale to za chwilę, spróbujemy. Bo tu jest korytarz i w tym korytarzu... A ty byłeś w tym korytarzu kiedyś? W ogóle? Tak. A, dobra, bo myślałem, że nie wiem. Wyjście jest z drugiej strony. No tak. A powiem więcej. Jak tu... z drugiej strony? Ile dobrze pamiętam. Wychodzi się innym wyjściem. No można. No dobra, ale generalnie chodzi o to, że ja słyszałem opcję, że tu właśnie bardzo często przebywał mały. Nie wiem. I tu była szansa, jak byliśmy na wycieczce krajoznawczej. W ogóle piękne to jest. Ale klejone. Aha, bo to jest klejone. Jak byliśmy tutaj na wycieczce krajoznawczej, pozdrawiam Jacka bardzo serdecznie, ze starych dobrych czasów, to Jacek powiedział, że tutaj może być Wałęsa. I myśmy się tak przez dłuższą chwilę zastanawiali, o co mu chodzi. I dopiero później wytłumaczył, że tu może być mały z Wałęsą. Małego nie było. Ale wiesz, że Wałęsa to dbało o małego. Tak. Tą opcję też słyszałem właśnie, że to był dobry pies. O kurczę, tak. Ty, ale tu jest w ogóle całkiem spory obiekt pod... Uważaj pod nogi. Całkiem spory obiekt pod ziemią. Tak. To weź powiedz... Znaczy, wiesz co, powiem ci, to nie jest jedno z takich tych miejsc, które każdy przyjeżdżający na Meru przyjedzie zobaczyć, chociaż niektórzy pewnie tak. Natomiast to jest... Jak ogólnie się mówi, to jest schron przeciwlotniczy. No i z grubsza by to się zgadzało. Dla obiektu, który jest w części powierzchniowej. Myślę, że zrobimy podejście, żeby tam dojść. Natomiast to, co zwraca uwagę, to jest wykonane bardzo podobnie jak korytarze systemu podziemnego pod wzgórzem. No wiadomo, że to bombardowanie może wyrządzić szkody różne. Ale powiedz, on był drążony? Tak. Tu jest studzienka, w której kiedyś wylądowałem. Każdy ma swoją studzienkę, ale to było w roku... To był jakiś rajd rany. Nie wiem, dużo lat temu. Mhm. Które tam rajd szlakiem stalowych kopuł, ale to wtedy była... Nie było tej ziemi w tej studzience, była... Dało się tam wpaść. I to za twoją sprawą została zasypana? Nie mam z tym nic wspólnego. Czyli ktoś tutaj myślał, że będzie ciąg dalszy, a to jest po prostu przygotowane do budowy dalszej części? Wiesz co, jak znam się na gwiazdach, a właściwie na tunelach, to wiesz co, to jest tak, że jak jest ściana, to ktoś weźmie i właśnie tam przebije, żeby zajrzeć. Później się wsypuje ziemia i ta ziemia wypycha kolejną ścianę, tak jak akurat w tym wypadku, gdzie... Ta ścianka to jest taka dość, bym powiedział, chuda. Ale to pewnie dlatego, że dodrążyli kawałek, wylali go i stwierdzili, dalej nie robimy i zabezpieczamy. Wiesz co, powiem ci, że raczej... To trudno powiedzieć, to jest ta część twoja ulubiona. Słucham? Tam jest koniec już. Tak, ale to może prowadzić pracę dalej, tak? No. Także wstrzymali do dalszej rozbudowy. Ten temat znany już z MRU, no choć tu też bym nie doszukiwał się. To co, popatrz sobie, jak nacisk ziemi tutaj, pękanie tego, choć właściwie zakładam, myślisz, że nacisk ziemi albo coś innego podobnego. Ale myślisz, że górotwór tak tutaj działa? Nie wiem, wiesz co, ale aczkolwiek jest to zaskakujące. No bo generalnie zobacz, wszystko naokoło... jest w dobrym stanie. No tu zobacz, tu się podwija. No troszkę rzeczywiście ten dół, ale podkład tutaj, no faktycznie. A tutaj to już w ogóle zobacz. Ale tak było od zawsze. Myślę, że nam nic nie grozi.
Bo jak ja kojarzę, to ten, to tak było zawsze. Aha. Także to... Znaczy ja nie powiedziałem, że nam cokolwiek grozi, a tu wentylacja. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że tak. Obiekt nie był... A, ty to wychodzi faktycznie u góry, światło widać. No, wentylacja. Jak się tam popatrzy, to widać, wychodzi do góry. Rzeczywiście jest. No nie jest obiekt jakoś to zbyt często przeze mnie odwiedzany, to też... Niektóre rzeczy budzą moje jakieś zaskoczenie. Ale ta podłoga rzeczywiście... Aha, tu jakieś ktoś sobie gry robił. Gry i zabawek. Tu jesteś, kot. Wolność. Okej. I w związku z tym, no zaczyna się to rzeczywiście składać. No powiem ci, że wiesz, no nie, to tak... No ale ja sobie na terenie, wiesz, ja wiem, że najczęściej to wszyscy by chcieli oglądać te obiekty bojowe, no ale takie miejsca też warto sobie wiedzieć, że są, obejrzeć sobie, że to nie tylko ten bunkier, ten beton i ta stal, te kopuły. Natomiast z tym miejscem też jest, ja kojarzę taką ciekawą historyjkę, która mówi o tym, że tutaj osiedlili się już po odejściu Niemców, osiedlili się Polacy, no to się okazało, że tutaj jest właśnie ten schron i w tym schronie miały być konserwy niemieckie. Oczywiście stwierdzono... No ale to jest możliwe, no to tak magazyn wygląda. Oczywiście stwierdzono, że na pewno zostało to jedzenie zatrute. Aha. I wszystko stąd zostało wyrzucone do wody, do tego jeziora. I tam w tej wodzie to było i doczekało się, to miało się doczekać. Nie wiem, w którym momencie to też nastąpiło, to też jest jedna sprawa. Miało się doczekać do zimy. Kiedy się okazało, że nie ma co jeść. Ponoć jedna z kobiet, która już była w takiej desperacji, to że było jej wszystko jedno, podjęła decyzję o wyciągnięciu, bo nie wszystko trafiło tam jakoś na głęboką wodę, wyciągnięciu tych konserw i się okazało, że jednak to nie zostało zatrute. I było no smaczne i dobre. I dało się to zjeść i wyciągali te konserwy. Ile w tej historii prawdy, to ja też nie jestem w stanie powiedzieć, bo to jest jedna z tych historii zasłyszanych dawno, dawno temu. No, co nie zmienia faktu, że bardzo ciekawa historia. Bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj w ogóle zauważyłeś pewnie, że od tych głównych ciągów odchodzą właśnie takie korytarzyki. Słuchaj, ale to jest inna rzecz może być. Tutaj patrz. Zasada jest taka, czy powiedzmy zasada, jeżeli mamy schron, to tutaj mamy wejście, to gdyby doszło do wybuchu nawet blisko wejścia, nie mówię czymś... Załamaniu fali mówisz? Tak, żeby nie wpadła ta energia, ta fala do środka. Tutaj jest ściana, która została wysadzona, zniszczona, natomiast przechodziło się takim, tutaj bym powiedział, labiryntowym przejściem, żeby tam się dostać. Czyli mówisz, że tutaj nie było drzwi? Tu na pewno nie było dziury tej. Ho. No. No istnieje takie... A i tu było pomieszczenie. Tak. Rozumiem. A tu były drzwi. I tu można było tędy też przejść i pójść również tędy. No ciekawe rozwiązanie. To w ogóle widać w kilku miejscach jeszcze pozostałości po instalacji elektrycznej. Bo tutaj były pewnie kable oświetlające, znaczy do oświetlenia, tak? Być może. Takie tu na pewno były kable, tu było oświetlenie. No i tu pewnie szły albo w jedną stronę, tylko tak... Chociaż dość ubogo tutaj bym powiedział, takie ja tu... elementy. Aha, instalacje. No dobra, ale zobacz Przemek. Mhm. Pozostałości przewodu jeszcze tutaj są, z tej strony. Z tej już nie widać, bo to mnie właśnie zastanawiało, jak oni przez drzwi przechodzili tym. Bo nie było tutaj już rurek. To tutaj obok jest drugi ślad. I ten został wyciągnięty. Ale myślisz, że takie cieniutkie przewodziki? Ale jedna żyła, dwie żyły oddzielnie puszczona. No ale taki przewód niezbyt jakiś solidny. To nie będę, wiesz, nie będę też jakoś za mocno bawił się w zgadywanki, wiesz, że ja tego za bardzo też nie lubię. No to co tutaj było? Potrzeba na parę żarówek, tylko żeby... Z ciebie taki elektryk, patrz, tutaj jak masz, ze mnie. Tu masz kolejny drewniany. Ale to są te uchwyty do przewodów. Tutaj kolejne. No tutaj były te, nie wiem jak to się nazywa, te takie chwytaki. Niech zostanie twój chwytak tym razem. Chwytatek. Tak. I jesteśmy przy wyjściu z tego tunelu. No Niemcy, oni się lubowali w czymś takim.
Rzeczywiście nie wiem, czy się lubowali. No generalnie to dobrze. Czekaj, nie wychodźmy, tam strasznie wieje. W zasadzie to jest tak, że dobrze jest mieć takie ukrycie, taki schron, zwłaszcza jak przewidujemy, że mamy, znaczy jak mamy obiekt militarny lub półmilitarny, ale nie tylko, tak, bo u góry to miały być obiekty takie jak kasyna, takie ja przynajmniej, ja znam taką wersję, spróbuję ją dzisiaj jeszcze potwierdzić. Natomiast mam znajomego, który mieszka we Wrocławiu, w kamienicy. I kiedyś jak byłem u niego, mówi, ty chcesz zobaczyć schron przeciwlotniczy w środku Wrocławia? No nie, no w Breslau to wiesz. Zeszliśmy do piwnicy, a tam normalnie, tak jak tu, o właśnie, tak jak tutaj, tak wyglądające, wszystko obetonowane, drzwi jak w obiektach MRU, takie może lżejszego typu. Także to jakby, nie trzeba się doszukiwać mocno. Wiesz, tak? W wypadku Wrocławia jest to rzecz jak gdyby naturalna, bo to było miasto strategiczne. I oni wiedzieli, że w razie ataków trzeba się będzie bronić. Natomiast każde miasto potencjalnie jest w takim układzie strategicznym. Okej, okay, tylko Breslau było takim wyjątkowym. Ale ja do czego innego dążę. Tutaj teren otwarty, MRU, czyli można było tak naprawdę nawet do bunkrów tych ludzi powrzucać, nie? Nie. Nie, nie ma takiej możliwości? Cywili do obiektów militarnych nie wolno wpuszczać, nie tak? Przewiduje, w zasadzie nie przewiduje się takiej opcji. Aha. Robi się ukrycia, są miejsca przygotowane, do tego są odpowiednie instytucje. Wojsko to jest wojsko i nie mieszamy. Zresztą jest, a to tutaj uzasadnień do takiej sytuacji to można było... Nie, bo ja myślę o budowniczych. No nie, nie. Wiemy o tym, że nie byli to niewolnicy, tylko były to firmy zewnętrzne. W związku z tym jakby... No bo jeszcze nie było jeńców. No, ale to mówię właśnie, dlatego dążę do tego, że jakby obowiązkiem zleceniodawcy było również zabezpieczyć ich zdrowie i życie. A to już jest na czas funkcjonowania. No właśnie, ale to nie klei się. Natomiast jest inna rzecz. Dlaczego nie ukrywa się, tak wydaje mi się kluczowa, czy powiedzmy taka najważniejsza sprawa, dlaczego nie ukrywa się razem z wojskiem cywili? Bo obiekt militarny jest obiektem uzasadnionym ataku. Tak? Uzasadnienie ataku jest obiektem dużo militarnym. Dużo większe prawdopodobieństwo. Natomiast obiekt cywilny nie powinien być atakowany, nie powinien być ostrzeliwany w czasie żadnej wojny. Wedle prawideł. Tak, to tam te traktaty, konwencje i parę jeszcze innych dokumentów tam o tym mówią. To w Ukrainie w tej chwili widzimy, jak to działa. Nie tylko. No i w Palestynie również. No, ale na ten temat, te tematy pomijamy, trzymamy się MRU. Natomiast dlatego chociażby nie łączy się ukryć dla cywili z obiektami wojskowymi. No tak, i jakby rzeczywiście później już skojarzyłem, że to było za późno już na to, aby budować tego typu obiekty dla cywili, którzy budowali, bo to już nie budowali. To już, no rzeczywiście... Mam swoje zdanie tutaj, powiedzmy, takie na ten temat. No, obaliłeś moją teorię, ale... Natomiast nie wypowiadam się. Ale chciałbym... Nie chciałbym, bo to też będzie taki kij w mrowisko. No dobra, może niektórzy o tym wiedzą, ale jakby dopóki tego do się... Do czego dążę? Po jaką cholerę to było zbudowane? Bo jakby... Żeby się schować, jak będzie bombardowanie. Ale kto się schowa? Niemcy, żołnierze, oficerowie i szeregowi. W momencie, kiedy imprezka jest. A jak? No tam imprezka. Dobrze, oni też normalnie gdzieś muszą żyć, mieszkać, tak? Pod ziemię ich od razu. Ty to byś się wziął 2x2. No, w końcu taką sobie robotę wybrali, tak? Dobra, ale wracając do tematu, bo my tak tutaj o tym imprezowaniu i tak dalej, powiedziałeś, że nie wiadomo, czy tam dojdziemy, wejdziemy. No, choć spróbujemy chociaż. To musiłbym siedzieć do samochodu i przejechać. Aż tak daleko? No nie, bo ja nie... Zaraz będziesz pytał, po co jest płot. Jak tam wejdziemy i będzie płot, to się dowiesz po co, bo sobie ktoś odgrodził. A, czyli teren... Prywatny. Tu nie wchodź. Tu nie wchodź. Dobra, to w takim razie my na razie znikamy i za chwilę pojawiamy się z tego drugiego miejsca. I co? A pętla Boryszyńska jest tam. Tam jest pętla Boryszyńska. A to jest to miejsce, które mieliśmy odwiedzić. Tak, ale jest zamknięte. Niestety, nikogo nie ma, nie chcemy też chodzić po terenie, bo to taka lipa trochę jest wchodzić komuś na teren prywatny i nie będziemy zakłócać w porządku. Tak czy inaczej, kasyno miało być tutaj, tak rozumiem? No tak mówią, że to kasyno. Czy ten budynek został odbudowany na wzór tego pierwotnie, który tutaj był, to nie wiem. Natomiast tam jakiś szary garaż widzisz.
blaszany. No, tam tak miały być garaże. Widać. Tam chyba 3 bramy były garażowe. Ale garaże dla kogo? Dlaczego? Do czego? Do czołgów. Czołgowe? Nie. Dla samochodu. Czołgowy garaż. Ty nie, po prostu znowu jakoś tak dziwnie wkręcasz. W te... O, taki żarcik w temacie. A, no, wie, powiem ci, że ja nie mogę ci te niektórych rzeczy zapomnieć. Będę to wypominał. Których? Ale pamiętam. Których? No, tych z pierwszych odcinków. Nie, to kiedyś zrobimy ten jakiś dzień rozmów na tematy trudne i wtedy... Ale to będziemy musieli wtedy nie tabletki dla wojaków, tylko... Ale my nie potrzebujemy tabletek. Żadnych. Ja nie mówię... Chyba. Znaczy nie... Ja mogę o sobie mówić. Nie wiem, jak ty. Nie, jakby... My nadal o bunkrach rozmawiamy? No, ale to musielibyśmy przy wodzie ognistej usiąść i wyjaśnić... O proszę. Co tu chodzi? Załatwimy zaraz. Nie ma żadnego załatwiania, nie ma prywaty. Generalnie, drodzy moi, no dzisiaj fajny bunkier, znaczy nie bunkier, tylko schron przeciwlotniczy. W końcu nie wiemy, do czego ten schron służył, znaczy ale... wiemy, do schronienia się, jak cała nazwa wskazuje. No dobra, źle zadałem pytanie, teraz ty łapiesz się szczegółów. Nie wiemy, dla kogo służył. Ludzi, dla ludzi, tak, też możesz tak odpowiedzieć. Nie wiemy, dla kogo został wybudowany, poza tymi, którzy mieli z niego korzystać. No nie korzystać. Znamy szczegółów, ale myślę, że to nam się wyjaśni. Przyjedziemy teraz taką trochę późniejszą wiosną, czy początkiem lata, to myślę, że tutaj ktoś już będzie to... Bo w ogóle chcielibyśmy powiedzieć, że jest tutaj prywatne muzeum, fajne muzeum, z makietą, o ile pamiętam. Kiedyś, dawno, dawno temu zdarzyło mi się tutaj być gościnnie. I naprawdę świetnie zrobione. Szacunek dla ludzi, którzy tego typu obiekty tworzą, którzy gdzieś tą historię zbierają i udostępniają innym. Bo o ile dobrze pamiętam, to nawet wstęp był darmowy. Nie było żadnego problemu. Człowiek, który jest właścicielem tego miejsca, bardzo chętnie opowiadał, pokazywał, udostępniał. Było miejsce, gdzie można było usiąść, pogadać sobie i tak dalej. Także fajnie. Tyle pamiętam, bo to było dosyć dawno. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś z nas zna jakieś szczegóły dotyczące miejsc, w których dzisiaj byliśmy, to oczywiście możecie w komentarzach wpisać, dopisać. Kija w mrowisko nie wkładamy, za każdym razem to zaznaczamy. To są w wielu wypadkach nasze gdybania albo informacje, które udało się pozyskać od ludzi, którzy tematem Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego się interesują. My też się interesujemy i spotykamy się z wami za tydzień. Pamiętajcie o mediach społecznościowych, bądźcie z nami, pomachajcie nam, napiszcie coś. Chciałem coś miłego, ale to było słabe, nie? Takie proszenie się o... Napiszcie coś do nas. Ogólnie, co tylko chcecie. Na razie, pozdrawiamy, cześć. Cześć.